ryneczku dla wszystkich, jesteśmy na targu w Malborku. Ryneczek był, jeszcze trochę klatek zostało, pokażę wam gołąbki. Tak, ja już mam tu wózek. Ja mam tu schowany, nie? A oni jeszcze chyba nie jadą, nie? Tu mają, tak, tu mają takie wyszwany, kucianek, dryjerki, jak ktoś szuka. Już nie trzymał, bo tutaj się... Paranewków, berlińskie takie. I tu są wiedeńskie para. Zaraz podjadę, spokojnie. Trochę sprzedali chłopaki gołębi. Tu bociany kupił takie siwe. Grochowe. Widynkę. Tu dostał też widynów, tu miał sporo w klatce. Widzę, sprzedał chyba 3. Przed chwilą parę sprzedał. Tam pan też przywiózł w klatce. Tu są ładne widynki. Coraz więcej klateczek. Zapraszamy. No. Ja już zapłaciłem. Ja już zapłaciłem. Nie, to są te rolery. Rolery będą, nie? Belczki. Pocztowe białe. Nie, bez belczki. Pocztowe białe. I tak to wygląda. Kilka klateczek jest. Łapanie. Podobny, tak, no. A tego, co tam się działo, to tam było taki złapanie. To jest mój. Dobra, tam coś później jeszcze dogram na działce. To się nazywa, jaką ma? Za tydzień może będzie większy ryneczek. Zapraszamy co niedzielę. Przekładaj. No. Siemaneczko dla wszystkich. Dzisiaj jest poniedziałek. Wczoraj miałem film wrzucić z rynku, tylko tam wyszło mi chyba z 3 minuty. Dzisiaj tam wam coś dogram. Gołąbki we formie są. Teraz dostają środek. Zaczynamy to trochę ruszać. Ktoś tam pisał w komentarzu, że jakby miał, to by skasował. Kolego, spokojnie, nie jest jeszcze... Jeszcze nie jest pora ganiania. Zobacz, ile to jest jeszcze młodych. Patrz, masz tu młode. Tu młode. Wszędzie młode są. Poobrączkowane. Te nie są akurat jeszcze zaobrączkowane. Dzisiaj jajka tu wyrzucą. Zobacz, tu masz młode. Jeszcze nie ma, on tu nie kończy jeszcze lęgów. Tak jak te gołębie mają chodzić. Zobacz, masz kolejne dwa młode. Spokojnie. Damy im czasu, one będą chodzić. Te są do obrączkowania. Te tutaj są do obrączkowania. Te tutaj jeszcze są za małe. Te nie. Jest tu tego towaru. Tu już się coś wykluło. O. Tu się wykluło. Ale i tak to trzeba się wziąć ostro za ostre ganianie. Nie mają obrączek podkładanych. Tu pod Gdańskimi coś jest. Jest coś pod Gdańskimi. Nie wiem co tu jest, ale coś jest. Tu jest chyba coś podłożone, jakieś koczki. Więc to tak wygląda. Zaraz je trochę poobrączkuję. Wezmę obrączki. Sama młodzież tutaj. Jak widać. Tu poczekamy na sąsiada. Sąsiad też zgoni. Zaraz wam tu nagram na dole w budzie. Coś pokażę. Bierzą się ostro teraz. Ale... Tutaj też są jakieś chyba młode brudki. Czy nie mylę. Są takie wiedeńskie do wpuszczenia tam na gołębnik. Tam są takie zwykłe kijaki, te wiedeńskie. Tu para czarnych. To pod kij. Tu są wyklute kolejne weszwany.
kolejne weszwany. Co, co, co? O, to jest kurwa gołąb. Co, no co, co, dobra, zaraz ci dam, no. Dobra, masz dwa, dobra. Brudka ma kolejne jajka, widzę. Brudka ma kolejne jajka. Tu nic nie ma. Co mówisz? Aha, ona siadła, dobra, ona sobie siada na tych jajkach. Tu ma takie duże brudki. Czarne, ładne będą. Tu są kolejne dwa brudki. A tu malutka, coś się wykluło. Nie, siedzisz. A łyska? Łyska też siedzi. Nie będę ich z tym straszył, nie sobie siedzą. I się przerzucę te koczki tam. Te dwa. Tu wziąłem z tej budy parę newków i parę takich koków. Ten jest ładny. One dopiero będą ładne, jak one spieszeją. I samczyk i samiczka. To będą ładne. Kapucynki. Dobra. Zostaw mi śluga. Tu konstrukcja. Dalej nie pokazuje. Przyjdzie czas. O, takie dostałem koczki a la berlińskie i parę newków, ale nie wiem, gdzie są te newki. Z tego lotu, z rynku, to coś tam dochodzi, tych gołąbków. Wczoraj chyba coś wróciło. Widzę, Budapeszt jakiś wrócił. Wczoraj sprzedałem parę ciemnych na rynku łapciatych. Choć mi było bardzo szkoda, bo naprawdę nieważne, że łapciate, ale wróciły. Tu są jajka podłożone od tych ciemnych, bo się pytał, czy lężne. Wiadomo, że nie oszukam. Czekamy na sąsiada, zaraz się zgoni. Na dwie tyki. Już się kosz kolego też nie zamyka. Jest wszystko ok. Tutaj też kosz dostawiłem. Kwestia czasu, tu będzie papa grzana. Postaram się jakoś w weekend najbliższy coś tu podziałać. O, jest para newków też. Ale to te newki to one mi tam niepotrzebne do niczego, szczerze. Ale na razie niech se siedzą. Do wiosła akurat, nie ma co narzekać, tak? Lubię takie, trzymam takie. Muszę tam na komentarze podpisywać. Odpiszę. Niebawem nagram też filmu kolegi. Widziałem tam. Lubicie oglądać. Będzie coś tam nagrywać. Komu się podoba, to ogląda. Komu się nie podoba, nie musi oglądać. O, siwek se grucha. Nie wiem co, sąsiad puścił czy nie puścił. Teraz mi będzie ciężko zgonić, bo jestem sam, ale postaram. Staram się to zgonić. Sąsiad ma jeszcze zamknięte. Tak to wygląda. Może im sypnę, może trochę zlecą. Dam pauzę. Coś tam dogramy. I później rura. Jestem po krótkiej pauzie. Trochę im tu dosypiemy, chodź. Jak to już latują. Chodź, 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 chodź. Tu młodziaczką sypmy. No te, część nie chce tu zlatywać, część tu zlatuje. Dlatego tak staram się nagrywać. Staram się teraz coraz bardziej tych silników dodawać. Zganiania. Znaczy pracować nad nimi trzeba. Wiadomo, to co się nie będzie nadawało do lotu, to pójdzie wek. To co się będzie nadawało, to zostanie. W weekend jakąś kąpiel im zrobimy. Czas się brać za to towarzystwo. Ostro.
Trochę bajajka będzie znaczył u góry, które do wyrzucenia. Zaraz wejdę, trochę poobrączkuję. Mamy na dwójeczkę, przybliżymy troszeczkę. Osiadł, powinien sypnąć garsteczkę. Nie lubię łazić z tym telefonem, bo to ręka się trzęsie. Tym młodzieży sypniemy. No ja. Powiem, że ręka będzie latać. Oddaliliśmy. Jest trochę tego. Ostatnio siedział jakiś obcy zamoński. Żółty, kosz był zamknięty. Nie dało rady złapać. Dobra, dogramy coś panowie, jak będziemy gonić to towarzystwo trochę. Raz już były ruszone, ja z tamtej strony. Jest trochę bałagan, ale część ma ochotę iść. Wiadomo, same się przebiorą. Nie ma co tam żałować tego dziadostwa. Po krótkiej pauzie gonimy towarzystwo. Spokojnie. Te co sobie siedzą, niech one sobie siedzą. Masz jednego? Jednego? Czekaj, żeby się poplątał. Ja drugiego i jedziemy z nimi. A dwa wory. Nie ma, nic nie siedzi. Co nie będą chodzić? Dwa. Sia! Ile tu młodzieży jest? A nic nie siedzi. A sąsiad? Pomalutku to rozgonimy. Są wory i teraz będą chodzić. Sorry za gwizdy. Idą tu. A sąsiad? A? Cztery tam. A! Dwa obce były. Był łysek. I pasiaty był. Aż na suk posiadały te młode. O, jest sąsiad ruszył. Tam chodzi jego bateria. Kurwa, dotknąłem się tego krzaka, tu mrówki na nim. O co ma jeśli idzie od razu. Widzę, już wiesz, on tam jedzie? Stary, idzie na dół. Chodzą. Jedne, drugie widziałem, na sup siadały, nie? Pójdą, albo do wyłapania, nie? Albo rynek, albo do wyłapania. Część siada, część tam chodzi. Jak widać, o? Trzy poszły. No chyba ta, tak mi się wydaje. Albo to jego może było. Niech idą. Nie, co ty ma? Możliwe. Niech idą. Tu się pokazały dwa obce. Jeden siedział, drugi nie siadł. Możliwe, że do niego poszli.
Niech idą. Niech idą jak głupie, niech idą. Coś wraca? O sąsiada chodzą. Co? A dwa jeszcze trzy siedzą na słupie. Ale one będą wyłapane. Idą. Weszpan też. Weszpany to kurwa dziady takie, że to głowa mała. Jak on doleciał na piaski, to ja nie wiem, kurwa. Chyba go. O, widziałeś? Chyba go wiatr zabrał, kurwa. Ostatnio. Ale młode. No i będą chodzić. Na dwie wędki, jak będą ganiane codziennie, to tydzień czasu im daje i one będą chodzić. Łaski nie robią. Dobra. Dobra, pozdrawiam wszystkich, karmimy, uciekamy stąd. Widzieliście takie, mamy dwa kijaki i będą ganiane, tam sąsiada jeszcze chodzą. Ale widzę, tam dwa weszpany chodzą. Tu coś przyszło. No, ale te weszpany to od razu było wiadomo, że to dziady. A widzę. Dereszka. Kurwa, dotknąłem się tego i mnie mrówki obeszły. Tego krzaka. Ale leci kolejny. Kurwa, ci niedobrze, to idź stąd, dziadu. Siada. Chodzą. Dobra. Pozdrawiamy, niech siadają. I uciekamy. Do kolejnych filmów.